Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej inwestycji pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny. Jest z nami pan minister Marcin Horała, jest również pan senator Józef Łyczak, pani poseł wiceminister Anna Gębicka oraz pan przewodniczący Jarosław Chmielewski. Szanowni Państwo, jesteśmy u progu kluczowej, historycznej inwestycji, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny. To skrócenie czasu połączeń lotniczych, kolejowych i drogowych. To 1600 kilometrów nowych dróg, a także modernizacja już istniejącego 3,5 tysiąca kilometrów. To także wykluczenie, czy walka z wykluczeniem w zakresie transportu. Niezwykle istotna inwestycja tak dla całego kraju, jak i dla naszego regionu, ale w tym także i dla miasta Włocławka i okolic. Dlatego w styczniu z panem przewodniczącym Jarosławem Chmielewskim rozmawialiśmy na temat planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z panem ministrem w Ministerstwie Infrastruktury. Dziś pan minister gości u nas, by za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom miasta i regionu szczegóły dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie ministrze, bardzo dziękuję, że odpowiedział Pan na nasze zaproszenie i jest Pan z nami dzisiaj. Oddaję głos Pan minister Marcin Horała. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Centralny Port Komunikacyjny, tak jak wspomniała Pani poseł, to wielka inwestycja nie tylko w nowe lotnisko, bo ono tak jest najbardziej kojarzone, ale w cały nowy system komunikacyjny kraju. Nasz system komunikacyjny obecnie infrastrukturalny, zwłaszcza połączeń kolejowych, nie odpowiada, jest nieadekwatny do potrzeb współczesnej Polski. On jest wynikiem pewnych zaszłości historycznych, rozbiorów. Czasem nawet tam, gdzie na przykład jakaś dywizja Armii Czerwonej miała w planach Układu Warszawskiego nacierać na Europę Zachodnią, to musiała mieć na zapleczu linię kolejową, żeby dowoziła logistykę. Natomiast ten system nie był od A do Z zaprojektowany pod potrzeby współczesnej Polski. Chcemy ten stan rzeczy przełamać. Uruchamiamy pierwszy od dziesiątków lat duży program budowy linii kolejowych w Polsce. Właściwie ostatnia duża budowa linii kolejowej w Polsce to niedokończona przez Centralna Magistrala Kolejowa w latach 80. My to zmieniamy i będziemy budować nowe połączenia tak, żeby prawie każdy mieszkaniec Polski znalazł się w zasięgu 30 minut od dworca kolejowego i w zasięgu do 2,5 godziny dojazdu do Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli oczywiście również Łodzi, Warszawy, a przez Centralny Port Komunikacyjny do innych dużych miast w kraju. Te nowe połączenia, te nowe linie kolejowe oraz modernizowane już w tym momencie linie kolejowe właśnie zapewnią ten standard likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, tego, że to, co nazywa się connectivity, ciężko przetłumaczalne, podłączalność, skomunikowanie, jeden z czynników podstawowych sukcesu państw na świecie, że Polska była krajem, który pod tym względem z kraju, który jest trochę zapóźniony, stała się krajem przodującym. Ale to takie sprawy wielkie, natomiast ma cały program również swoje wymiary lokalne. I wymiar lokalny, zwłaszcza dla Włocławka, tutaj pani poseł, pani minister, pan senator by mi nie wybaczyli, gdybym dwóch słów nie powiedział, bo są bardzo zaangażowani w te włocławskie sprawy. Włocławek będzie jedną z bardziej, można powiedzieć, jednym z bardziej wygranych, w cudzysłowie, miast na tym programie. Uzyska cały szereg nowych, szybkich połączeń kolejowych i to, że ta linia biegnąca na północ będzie się rozwidlać przy Włocławku i szprychy prowadzące, tak zwane szprychy, bo tu odwołujemy się do koncepcji Piasty i szprych jako modelu komunikacji, będą przez Włocławek przebiegać, to pozwoli zapewnić cały szereg nowych połączeń. Wchodząc w szczegóły, to będzie mniej więcej dojazd w przeciągu 30 minut do Torunia, trochę ponad godziny do Bydgoszczy, 50 minut na Centralny Port Komunikacyjny, czyli godzinę i 5 minut do Warszawy i to w bardzo częstym takcie, na przykład na tej linii do Warszawy w takcie częstszym niż godzina. Planujemy mniej więcej co 40 minut będzie z Włocławka odjeżdżał pociąg do CPK i Warszawy, w którym w godzinę będzie można znaleźć się w Warszawie, w drugą stronę do Torunia i Bydgoszczy tak samo, nieco rzadziej, ale też często, co najmniej kilka razy dziennie, do Krakowa i do Trójmiasta. Te połączenia, no to już Państwo jako mieszkańcy tych okolic wiecie, jaki to będzie przełom, jaka to będzie różnica w stosunku do tego, co teraz mamy. Dlatego takie są nasze założenia, żeby te połączenia zapewniać. Stąd też, na przykład niektórzy mówią, czemu odeszliśmy od koncepcji tak zwanego Y, kolei dużych prędkości, którą kiedyś przygotowywała, potem zarzuciła Platforma Obywatelska. Otóż między innymi dlatego. W Y tym tak zwanym na przykład w ogóle nie było takiego miasta jak Włocławek, w ogóle nie było połączenia do Włocławka, to było gdzie indziej, to było kilka miast, Poznań, Łódź, Wrocław w pierwszym etapie i tyle.
Natomiast my chcemy, żeby ten dostęp do szybkich, sprawnych połączeń kolejowych uzyskali mieszkańcy kilkudziesięciu miast w Polsce, nie tylko tych największych metropolii, ale również na przykład byłych miast wojewódzkich, które przecież doświadczyły ogromnej degradacji, ogromnego wykluczenia w ostatnich latach, w ostatnich 20-30 latach. Ten proces chcemy odwrócić i spowodować, żeby w całej Polsce żyło się dobrze, żeby Polacy mieli właśnie dostęp do komunikacji, bo bez komunikacji dostęp do czegokolwiek innego jest bardzo utrudniony. I wszystko, co w Polsce mamy, służba zdrowia, szkolnictwo wyższe, kultura, wszelkie dobra, niby one są, ale dla wielu mieszkańców Polski ich tak naprawdę nie ma, ponieważ nie mogą do nich dojechać, dotrzeć. Ten stan rzeczy chcemy zmienić, stąd również jesteśmy dzisiaj we Włocławku. I jeszcze dwa słowa o tym etapie inwestycji, na którym teraz jesteśmy. Jesteśmy w trakcie konsultacji społecznych strategicznego studium lokalizacyjnego. Pokazaliśmy szerokie korytarze transportowe dla tego 1600 km nowo budowanych linii kolejowych. W ramach korytarzy zazwyczaj po kilka proponowanych wariantów. One są wstępne, przykładowe do dyskusji. Chcemy teraz na tym etapie w całej Polsce właśnie zebrać te uwagi, wychwycić wszelkie miejsca problemowe, zapalne, tam gdzie te proponowane przebiegi budzą jakiś konflikt czy sprzeciw lokalnej społeczności, tak żeby później, wracając już z etapowym, konkretnym programem inwestycyjnym, czyli na przykład budową linii kolejowej od do, nie wiem, odcinek Włocławek-Płock przykładowo, mieć już na etapie tego projektu, który też oczywiście jeszcze będzie konsultowany, już rozpoznane te największe miejsca konfliktowe, największe problemy, zaadresowane i większość uwag te, które tylko się da, oczywiście nie zawsze wszystkie się da, czasem bywają ze sobą wzajemnie sprzeczne, wtedy siłą rzeczy, ale te uwagi, które będzie można już mieć uwzględnione na etapie projektu konkretnego, budowlanego, z którym wracamy do uzgodnień środowiskowych w procesie inwestycyjnym. Także bardzo wszystkich zachęcam przy tej okazji, żeby zapoznać się na stronach CPK ze strategicznym studium lokalizacyjnym i do 10 marca złożyć, wysłać swoje uwagi. Bardzo dziękujemy. Prosimy o pytania. Jeśli można. Pan mówił tutaj o rozwiązaniach kolejowych, ale wiemy, że to studium lokalizacyjne zakłada też rozwiązania drogowe. Tam są 4 warianty poprowadzenia trasy S10. Jeden zakłada, że będzie biegła przez Włocławek. Jakie są szanse, że tak się stanie i kiedy ta decyzja zapadnie? No znakomicie, że pani uzupełniła mnie, bo oczywiście zapomniałem powiedzieć o tym, że oczywiście, choć podstawowy jest, największa rozbudowa dotyczy kolei, to również jest też program drogowy związany z Centralnym Portem Komunikacyjnym. To jest ten bezpośredni dojazd na lotnisko, ale też autostradowa obwodnica Warszawy i nowy przebieg trasy S10. Ja szans nie podejmuję się w tym momencie oceniać. W każdym z tych wariantów będzie z Włocławka znacznie bliżej do S10 i w ogóle do systemu komunikacji drogowej wysokiej jakości niż w tym momencie. Natomiast który z nich będzie wybrany, no to jest dalszy proces. Teraz są te takie prekonsultacje w ramach strategicznego studium, później konsultacje już dla poszczególnych odcinków. Trzeba będzie uwzględnić też oczywiście czynniki środowiskowe na przykład i tak dalej. I w tym procesie inwestycyjnym ten przebieg będzie precyzowany. Pewnie to jest perspektywa 2-3 lat, kiedy będzie wybrany ten wariant już konkretny do realizacji. Powiedział pan, że Włocławek będzie wygrany, ale przegranymi chyba zaczynają się czuć mieszkańcy okolicznych gmin. Są organizowane spotkania. Boją się tego, że oni akurat stracą na przykład swoje domostwa. Jak pan by uspokoił takie głosy? Po pierwsze, tak jak mówię, teraz właśnie chcemy te głosy zebrać i to jest dla nas bardzo cenne, że planując te ostateczne propozycje przebiegów już uwzględniać, na ile się da te uwagi. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, od 30 lat w Polsce nie budowało się nowej infrastruktury kolejowej i niestety w wielu miejscach nie ma żadnego pozostawionego na przykład korytarza, bo w państwach cywilizowanych, zachodnich, nawet planując przestrzennie teren gminy, samorząd zostawia pewne korytarze dla potencjalnej przyszłej infrastruktury. Tak niestety nie było, więc często zdarza się, że te linie trzeba prowadzić. No, wszędzie, gdzie by się nie poprowadziło, to ktoś mieszka, ktoś ma pole, to się zdarza. Tak jak mówię, będziemy starali się w tych konsultacjach już potem pogłębionych na poziomie gminy wypracowywać z lokalną społecznością taki możliwie najbardziej, powiedzmy, bezbolesny przebieg. Oczywiście uwzględniając też inne czynniki, no bo na przykład są obszary Natura 2000, które zasadniczo musimy omijać, są kwestie cieków wodnych, czy wreszcie tego, żeby ta kolej była naprawdę szybka, no to też nie może ta linia kolejowa, że tak powiem, zygzakować na ciasnych łukach, musi biec generalnie po prostej. To są te warunki, z którymi będziemy się mierzyć i gmina po gminie rozstrzygać te konflikty. Ja tylko na ten moment mogę serdecznie zachęcić, żeby poza jakby takimi spotkaniami czy wyrazami medialnymi, żeby nie zaniedbać tego, żeby wejść na stronę i w odpowiednim formularzu zgłosić uwagi, bo to nam daje wtedy możliwość nad nimi pracować, rozważać i uwzględniać w późniejszych projektach. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, powiedział pan o konsultacjach, o tym, że to jest ten etap. A kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać tak realnie pierwszych prac związanych z powstawaniem tej nowej infrastruktury?
Jeżeli mówimy o liniach kolejowych, to ten odcinek Centralnej Magistrali Kolejowej Północ, tak naprawdę, bo to jest mniej więcej dokończenie tego, co kiedyś miało być Centralną Magistralą Kolejową, ona się jakby urywa w tym momencie w połowie Polski, no to będzie pierwszy etap, chcemy, żeby to był pierwszy etap programu kolejowego, czyli kolejna perspektywa unijna, 2021-2027. W tej perspektywie chcemy pozyskać na to środki, no więc w tych widełkach będziemy to realizować. Co do konkretnych dat, no to oczywiście nie jestem w stanie tak co do miesiąca przewidzieć, no bo któż to wie, czy na przykład na którymś etapie się wykonawcy odwołają od rozstrzygnięcia przetargu, ile sąd będzie rozstrzygał to rozstrzygnięcie. Ale tak jak mówię, to jest pierwszy etap. Jeżeli Centralny Port Komunikacyjny chcemy, żeby pierwsze operacje lotnicze to był koniec 2027 roku, no to pewnie też chcielibyśmy, żeby w okolicach tego czasu, no być może tutaj odrobinę później, ale odrobinę w sensie rok, dwa później, już to była funkcjonująca, działająca linia kolejowa z połączeniami. Jakie koszty dla Państwa może generować kwestia budowy linii kolejowych? Bo wiemy wszyscy, że nie są to rzeczy tanie i tak jak Pan Minister powiedział, nie budowano nowych linii kolejowych od dawna. To prawda. Do tej pory najpierw w ogóle zwijano i likwidowano, a ostatnia perspektywa to jest wielki program modernizacji linii istniejących. My chcemy przerzucić, bo krajowy program kolejowy w tej perspektywie to jest 70 kilka miliardów złotych i pewnie mniej więcej tyle będzie w kolejnej perspektywie. Ten pewnie nieco mniejszy udział Polski w budżecie europejskim, który wynika chociażby z tego, że Polska jest coraz zamożniejszym krajem, a tam w wielu programach no pewnym wskaźnikiem jest, o ile się odstaje od średniej unijnej. To są mechanizmy wyrównywania szans, no, z których w mniejszym stopniu korzystamy, jak po tym jak nadganiamy inne kraje Europy. Akurat co do kolei mamy nadzieję, że tu będą duże pieniądze, bo to jest to bardzo proekologiczny środek transportu. Przerzucenie czy przeniesienie transportu z transportu kołowego i z krótkodystansowych lotów samolotem na kolej bardzo wpływa, jest dobre z punktu widzenia klimatu i ochrony środowiska i to są kierunki przez Unię wspierane. Więc w następnym perspektywie pewnie można powiedzieć, no te 70-80 miliardów w tym programie kolejowym wraz ze środkami europejskimi będzie i z nich chcemy w lwiej części skorzystać na program CPK. Proszę zwrócić uwagę, my już teraz te miliardy wydajemy, tak samo na program drogowy i będziemy w kolejnych latach. Chodzi o to, żeby te inwestycje już coraz bardziej układać pewien spójny, całościowy system komunikacyjny właśnie zgodnie z tą zasadą Piasty i Szprych, czyli Piastą jest Centralny Port Komunikacyjny, aglomeracja warszawsko-łódzka i od niej rozchodzą się promieniście szprychy po całym kraju.